Cześć, dawno mnie nie było, ale postanowiłam przyjść do Was z takim mega szybkim tutorialem na taką oto fikuśną karteczkę, którą można wyeksponować z dowolną sentencją. Dzisiaj zrobimy sobie tylko tę bryłę. Ozdabianie już jest we własnym zakresie. Tutaj oczywiście powinnam przyciąć ten fragment, ale to jest wersja trialowa, więc do przygotowania tej kartki potrzebujemy jednego arkusza. Ja teraz w tym momencie będę robiła to z papierów z Actiona, z tej takiej edycji świątecznej. To jest taki papier, który byłby dla mnie najbardziej problematyczny, ponieważ ma bardzo duży tutaj rysunek. I teraz tak, mam kartkę papieru przyciętą już na 10,5 cala i wysokość jest 5 cali. Tylko i wyłącznie dlatego, że jest to kartka, która będzie włożona później normalnie do koperty. I teraz tak, jak mamy kartkę na 10,5 cala, w miejscu, gdzie jest 2,5, robimy sobie linię wikowania. Powinnam to chyba na drugiej stronie zrobić, ale nieistotne. Następnie na 5. Następnie na 7,5. Oraz 10. Ten papier jest całkiem taki miękki, bym powiedziała, więc nie ma sensu tutaj mocno bigować. Mogę sobie zrobić tutaj linię poziomą pomocniczą, jednak nie jest to konieczne. I teraz tak. Mamy tutaj co 2,5 cala, bo taką mam kopertę, przebigowane. Następnie mam dwa kawałki papieru, które również mają 10,5 cala, a wysokie są na 2,5, czyli na połowę tego. I tutaj tak samo co 2,5 cala robię bigowanie. 2,5, 5, 7,5. Oraz 10. Następnie drugi papier o tych samych wymiarach. I kolejno 2,5, 5, 7,5 oraz 10. Na tym etapie tablica do bigowania nie będzie nam potrzebna, więc działamy dalej. Mamy przebigowane kartki. W tym momencie posłużę się taśmą klejącą i na tym węższym bigowaniu na pół cala przymocuję taśmę klejącą. Robię to taśmą, ponieważ jest to w tym momencie zdecydowanie szybsze. Więc przyklejam taśmę i to samo robię na tych dwóch kawałkach po 2,5 na 10,5 cala. I na tej połóweczce, którą mam, przyklejam sobie taśmę. Oczywiście zaprasujemy to lekko kością. I standardowo, jak przy każdej składanej bryle, ścinam po prostu krawędzie. Delikatnie, tak żeby nam tutaj ładnie się to wszystko zagięło do miejsca zagięcia. I tak postępuję z każdym jednym rogiem. Następnie standardową rzeczą jest zagięcie delikatnie naszych miejsc bigowania. Karteczka robi się naprawdę bardzo szybko, więc każdemu ona wyjdzie bez problemów. Czy ja dobrze zagięłam? Oj, trochę zjechałam. I myślę, że jest to taka ciekawa alternatywa do postawienia na kominku czy na lodówce. Kto jakie ma warunki. Ale jest to bardzo fajna opcja. Ja takich kartek ostatnio widziałam bardzo dużo na zagranicznych kanałach kartkowych, w związku z czym postanowiłam przetestować i zrobić coś takiego dla siebie. Dobra, mamy sklejoną bryłę główną. To samo robimy z mniejszymi.
Ładnie sobie to zaginamy w miejscu przebikowanego papieru. I kolejną można odkleić taśmę. I elegancko to złożyć w całość. Uciekam z kadru. Mamy jedną i to samo robimy z drugą. Ok, chcąc trochę oszczędzić czasu, pokazuję już moje bryły, które są obklejone taśmą oraz mam tutaj nałożony też klej, żeby trochę móc manipulować tą moją karteczką. I teraz tak, procedura jest prosta. Składam sobie to na pół, tak jak powinno być. Przykładam do mojej bazy, do mojej podstawy i przyklejam. To samo robię z drugą częścią. Przykładam do mojej bazy i przyklejam. Takim to sposobem mamy jeszcze tutaj nie wypracowane do końca, ale mamy już karteczkę zrobioną. Drobne takie tipy. Pamiętajcie, żeby miejsce łączenia zazwyczaj było w jakimś takim miejscu ukrytym, żeby tego nie było widać, jak stoi kartka w ten sposób. W sumie tutaj powinnam wziąć to do góry. Nie, ale pewnie nic nie widzicie. Ok, więc no, myślę, że tak będzie to lepiej wyglądało. Oczywiście z tyłu można przykleić życzenia i do środka też jakiś tutaj rysuneczek wkleić. Oczywiście składamy, wsadzamy do koperty i jest super innowacyjna, nowoczesna kartka. To tyle na razie. Cześć, trzymajcie się zdrowo.